nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu Radia Wilno, Paweł Kobak. Grudzień tradycyjnie jest miesiącem wielu imprez w Wilnie, na Wileńszczyźnie, na całej Litwie. Imprez niekoniecznie hucznych, bo nas, katolików, w grudniu obowiązuje Adwent, okres skupienia, przypominający oczekiwanie na narodziny Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Mimo to imprezy odbywają się i w czasie Adwentu, bogate duchową treścią, a nie krzykliwą formą. Na Wileńszczyźnie ta ważna rola, rola oferowania mieszkańcom wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, przypada w udziale dwóm wielofunkcyjnym ośrodkom kultury, szeregiem filii w każdej gminie rejonu wileńskiego. Są to wielofunkcyjny ośrodek kultury w Rudominie i wielofunkcyjny ośrodek kultury w Niemęczynie. Panią dyrektor ośrodka w Rudominie, Wioletę Czereszkę, gościliśmy w radiu w listopadzie. Dzisiaj natomiast witamy dżentelmena, który ustąpił pierwszeństwo damie, pięknej zresztą, dyrektora wielofunkcyjnego ośrodka kultury w Niemęczynie, pana Germana Komarowskiego. Dzień dobry panu. Witam serdecznie w przedświętecznym czasie wszystkich słuchaczy Radia Wilno. Kiedy powstał wasz ośrodek? No i rzeczywiście, ośrodek powstał nie tak dawno, a dopiero w 2013 roku zaszła reorganizacja, taka reorganizacja kulturalna w rejonie wileńskim. I od czerwca miesiąca 2013 roku są już takie dwa ośrodki duże, wcześniej wymienione, właśnie wielofunkcyjny ośrodek kultury w Rudominie i taki sam wielofunkcyjny ośrodek kultury w Niemęczynie. Czyli podzieliliśmy tak niby geograficznie rejon wileński na część północną, część południową, tak potocznie sobie tak na co dzień mówimy, strefa właśnie niemęczyńska, strefa rudomińska. No i taka struktura nam otworzyła i otwiera nadal nowe możliwości, czyli w Rudominie, w Niemęczynie nasze oddziały, samorządowe ośrodki kultury, działające już jako oddzielny podmiot prawny od 2013 roku, tak, mogą na równi z innymi ośrodkami kultury na Litwie ubiegać się, no i chociażby dodatkowe dofinansowanie w różnego rodzaju funduszach państwowych, unijnych, no i co dla nas jest bardzo ważne i istotne, szczególnie w rejonie wileńskim, funduszach polskich, tak. No i w ciągu 4 lat my, jako wielofunkcyjny ośrodek kultury w Niemęczynie, zrealizowaliśmy już ponad 10 mniejszych, większych projektów, które dotarły do mieszkańców rejonu wileńskiego. No a działamy tak, skoro już wymieniłem, że geograficznie obejmujemy północną część rejonu wileńskiego, to wielofunkcyjny ośrodek liczy 13 większych i mniejszych, znaczy oddziałów, które działają, wiadomo, w Niemęczynie, w gminie wiejskiej Niemęczyn, w gminie Służany, Dukszty, Majszagola, Suderwa, Bujwidze, Bezdany, Rzesze, no i Podbrzeź. Tak działamy. Na stronie internetowej waszego ośrodka zapoznałem się z listą zaplanowanych imprez na grudzień. Proszę państwa, 28 imprez na 31 dni w grudniu. Imprezy na każdy smak i gust. Niedawny występ zespołu Majszagolanki, popularne młodzieżowe, tak zwane brain show, burza mózgów, po litewsku to protomusis, zgadywanki, konkursy, imprezy edukacyjne i tradycyjne oplatkowe wieczory. Wy to wszystko swoimi siłami sami robicie? No rzeczywiście, grudzień miesiąc jest taki przedświąteczny czas, zakończenie roku, takie podsumowanie i imprez jest niemało. Znaczy nie każdy miesiąc w roku wygląda podobnie jak grudzień. No i chyba trudno byłoby tak pracować, gdyby tyle imprez musielibyśmy zorganizować w ciągu jednego miesiąca i nie zważając na to, że to wszystko odbywa się w 13 oddziałach, prawda? No ale tyle pracy nie da się zrobić ani we dwójkę, ani nawet tam we trójkę, tylko mając naprawdę dobre zaplecze. No i w ciągu tych 4 lat, to pracujemy już 5 rok, w Niemczech sformowała się całkiem niezła ekipa, znaczy, z którą da się zrealizować różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, no i z tego bardzo się cieszę. Zresztą mam nadzieję, że to jest widoczne i to odczuwa nawet i każdy mieszkaniec rejonu wileńskiego, bo z koncertami wychodzimy nawet poza strefę wielofunkcyjnego ośrodka kultury w Niemczech. No i w każdym oddziale tak samo pracują administratorzy, którzy dbają o życie kulturalne w swoich miejscowościach, wiadomo, i starają się w różny sposób świadczyć tą usługę kulturalną dla lokalnych mieszkańców. No, nie sposób ominąć specjalistów, znaczy, którzy pracują z zespołami, kapelami, zespołami tanecznymi, czyli tych ludzi, którzy uczą śpiewać, tańczyć, lepić z gliny, gry na gitarze i tak dalej. I nie tylko dzieci, młodzież, ale
W naszym przypadku przede wszystkim to są starsi ludzie, tak? Czyli w średnim wieku i średnio starszym takim wieku. I takie zaplecze właśnie i pomaga organizować, znaczy dzisiaj, żeby ludzie mogli oglądać na imprezach kulturalnym naszą pracę w rejonie wileńskim. Chociaż nie ograniczamy się tylko, znaczy rejonem wileńskim, a też Wileńszczyzną, bo sporo zespołów występuje w Polsce, no i nawet w dalszych zakątkach świata, kto śledzi prasę, kto ogląda telewizję, to nieraz mógł przekonać się, że zespoły z rejonu wileńskiego biorą czynny udział, według możliwości wiadomo, znaczy poza granicami Litwy i pokazują ludziom, że działamy, że żyjemy, jesteśmy otwarci do różnego rodzaju współpracy, no i działań kulturalnych. 26 listopada, kiedy jeszcze można było tańczyć, bo to nie był adwent, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 99 par tanecznych wzięło udział w 5. turnieju tańca polskiego O Palmę Wileńszczyzny. Jednym z organizatorów tej ogromnej imprezy, no bo to prawie 100 par z asystą, byliście wy, wasz ośrodek. Rzeczywiście, tak. To jest jedna z tych imprez, którą szczycimy się i jest taki niezły dorobek właśnie, ten turniej tańca polskiego w formie towarzyskiej, który dało się właśnie zorganizować już bo po raz. Bo to już piąty turniej, tak, znaczy to jest tradycyjny, znaczy to już, ma... Tak. Tak, tak, już uważamy, że to jest tradycyjne i bardzo się cieszę, że pierwsze dwa turnieje organizowaliśmy właśnie sami, jako Ośrodek Kultury w Niemczynie. Natomiast już od trzeciego turnieju, znaczy robimy to wspólnie z Domem Polskim w Wilnie i tutaj z taką propozycją właśnie wyszedł dyrektor Domu Polskiego w Wilnie, pan Artur Lutkowski i chętnie zgodziliśmy się i znaczy razem, jako dwie organizacje, organizujemy ten turniej już po raz trzeci, czyli w tym roku taki, no jubileuszowy nie nazwisz, ale już to był piąty turniej, no i wspólnymi siłami na bazie na Domu Polskiego w Wilnie, czyli w ich sali, w ich pomieszczeniach, no zrobiliśmy tym razem już w tym roku największy turniej względem ilości par. I szczerze mówiąc, sędziowie, którzy przyjeżdżają sędziować ten turniej z Polski, bo sprowadzamy sędziów właśnie z Polski, którzy sędziują takie same, a to większe turnieje, znaczy na całym terenie Polski, byli bardzo zdziwieni, że na Wileńszczyźnie jest tyle tańcerzy, tyle chętnych par i w tym roku bez jednej pary rzeczywiście mieliśmy 100 par. A co tam tańczyliście? To chyba nie tylko poloneza, a polkę? Tak, znaczy akurat polonezem uroczyście rozpoczynamy. To już tradycyjnie, taka tradycja właśnie z Polski przyszła do nas i po rozpoczęciu turnieju właśnie uroczystym polonezem zaczynamy już takie, znaczy konkursowe tańce. Znaczy w tym roku były cztery kategoriach wiekowych, czyli od maluchów, którzy mają 7 lat, i znaczy co 2-3 lata, zmieniając kategorię, tańczymy na zmianę Poleczkę, polskiego krakowiaka, tańczymy, znaczy oberkę, kujawiaka. I znaczy te tańce na zmianę właśnie pary wchodzą na parki taneczne, no i sędziowie oceniają. No i w każdej kategorii wiekowej wyłaniają 6 par finałowych, z których 3 pary wchodzą na podium. No i staramy się robić już tak trzeci rok rzędu, że najlepsze pary, które zwyciężają w swoich kategoriach wiekowych, biorą udział w takim samym, czyli podobnym turnieju może w Polsce. No, no nawet tak. Tak, jeździmy już tradycyjnie w tym okresie, właśnie początek grudnia jest czas turnieju w Drohiczynie, to jest znaczy mała miejscowość obok miejscowości Siemiatycze, które przyjazne dla nas miasto, z którym właśnie przyjeździmy się od wielu lat. No i tam jeździmy na turniej, właśnie na ogólnopolski turniej, znaczy tańca polskiego i też turniej regionalny. No i w tym roku już taki sukces jest, pierwszy taki większy sukces, że po 5 startach w Polsce, no pary z Wileńszczyzny, znaczy nasze pary polskie stąd, z naszych terenów, zajęły 2 miejsce w ogólnopolskim turnieju, czyli to jest już dosyć wysokie miejsce, względniając skalę właśnie Polski, względniając to, że polskie pary biorą udział w takich turniejach nie raz do roku, jak my to robimy u nas na Wileńszczyźnie, a prawie co miesiąc. A skąd pochodzą uczestnicy? Z jakich miejscowości? Tak, to uczestnicy to właśnie są pary taneczne z naszych, z polskich zespołów ludowych na Wileńszczyźnie. Właśnie i jeszcze co z taką ciekawostką, w tym roku tych par nie było, ale 2 lata rzędu, czyli na 3. i 4. turnieju udział wzięły pary litewskie. Znaczy z litewskich zespołów, z rejonu Święcieńskiego. I co jeszcze bardziej jest ciekawe, że znaczy na 3. turnieju w swojej tam kategorii wiekowej para litewska, biorąc po raz pierwszy udział w takim turnieju, zwyciężyła, wzięła, znaczy pierwsze miejsce, weszła na podium. Ale tańczyli polkę? Właśnie, litewskie pary
musiały specjalnie się nauczyć Polki i Krakowiaka, żeby wziąć udział w takim turnieju. To jest w ramach współpracy, znaczy zespołów polskich i litewskich, znaczy tutaj na Litwie, i chętnie oni w tym wzięli udział. No i naprawdę była to wybitna taka para, która bardzo uzdolniona litewska, że nawet tańcząc po raz pierwszy na turnieju, potrafili zająć pierwsze miejsce. Jest pan również kierownikiem zespołu tańca ludowego Perla, który w marcu 2016 roku zwyciężył w litewskim telewizyjnym show tańców ludowych Kadagis, Jalowiec. Podobno było to zwycięstwo w pięknym stylu. Korzystając z okazji, osobiście gratuluję jeszcze raz. Jeżeli dla Polaków tu, na Litwie i poza Litwą Perly przedstawiać nie trzeba, każdy ją zna, to Kadagis było pierwszym publicznym wyjściem na audytorium litewskie. Słyszałem, że widzowie, litewscy widzowie byli oszołomieni waszymi występami. Jak teraz ma się Perla? Jak tam wtedy było? No rzeczywiście, dziękuję za pozdrowienia, ale jeszcze wciąż pamięć o tej wygranej ciągle, znaczy, jest z nami. I tak, to prawda, że dla litewskich zespołów, znaczy nazwa naszego zespołu była słyszana po raz pierwszy w ramach tego programu. No i nadal jeszcze odczuwamy. Nadal odczuwamy jeszcze z ich strony, no mam nadzieję, szczerą sympatię, mam nadzieję, szczerą chęć do współpracy, bo właśnie po telewizyjnym programie szereg propozycji, znaczy dostaliśmy od zespołów litewskich z chęcią wzięcia udziału w ich festiwalach, w ich koncertach, w ich projektach, co teraz właśnie i robimy. No i chyba największą propozycją i najbardziej ważną to jest to, że po wielu, wielu latach nareszcie polski zespół weźmie udział w najważniejszym litewskim święcie, święcie pieśni, czyli Dainų Šventė, który odbędzie się w 2018 roku, w lipcu miesiącu. No i na stulecie, tak, właśnie akurat na stulecie Litwy. Odrodzenia niepodległości Litwy. No i zatańczymy na tym święcie, na ogromnym festiwalu w lipcu miesiącu, 4 lipca w Wilnie. I to będzie, znaczy, takie sfinalizowanie, bo już dwa takie eksperymentalne festiwale odbyły się w ubiegłym roku, w 16 i w 17 też roku. To będzie to właśnie w 18 roku ten już ostatni ten występ. I cieszymy się, że chcą nas widzieć, że ciągną do nas rękę. Znaczy, z naszej strony, mam nadzieję, również odczuwają, że jesteśmy otwarci do współpracy, wiadomo, do zdrowej, kulturalnej współpracy, gdzie ze sobą mogą zapoznać się, współpracować i ładnie spędzać czas tańcerzy, młodzież z zespołów polskich, a także litewskich. I tak to kultura zaciera animozje i niesnaski narodowe. Zgadzam się jak najbardziej i myślę, że tędy jest droga, co się tyczy jak najbardziej, oczywiście. Plany Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemęczynie na rok 2018. No, jak wcześniej wymieniliśmy, że to jest stulecie, prawda? Czyli wiele imprez już, o których, znaczy, dużo mówi się w mediach litewskich, także częściowo w mediach też polskich, już mamy splanowane już prawie przed rokiem. No, będziemy starali się, żeby to wypadło jak najlepiej, ale też z drugiej strony będziemy starali się, żeby mieszkańcy właśnie rejonu Wileńskiego, mieszkańcy naszych gmin, w których działamy jako ośrodek, również dostali jakąś nową propozycję kulturalną. Czyli jako przykład już od dawna staramy się i mam nadzieję, uda się zrealizować, da się zrealizować w roku 18 to Święto Miasta Niemęczyn. To jest jedyne niby takie większe miasteczko w rejonie wileńskim, które jeszcze dotychczas nie miało takiego święta. Nie mieliście takiego święta, nie, tak. To było kilka prób z organizacji, ale z różnych przyczyn nie powiodło się, ale już widzę, że w tym roku widocznie to się nam uda, żeby mieszkańcy właśnie Niemęczyna razem, znaczy z ludźmi, którzy czasami mniej przychodzą na nasze imprezy, również mogli się cieszyć zabawą kulturalną swojego miasteczka, żeby tak jak to mają duże miasta, bo już w tym roku po raz pierwszy zapaliliśmy jodelkę w Niemęczynie. Uroczyste było zapalenie, zabrało się bardzo dużo ludzi, to razem ze starostą, właśnie razem z Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Kultury, razem z muzeum zorganizowaliśmy tę imprezę i ludzie byli zadowoleni. Czyli staramy się ciągle czymś zadziwić nowym, coś wymyślić nowego, czego dotychczas jeszcze nie było. Spełnienia wszystkich planów i owocnej pracy życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektora Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemęczynie, pana Germana Komarowskiego. Do usłyszenia. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.